Jest 15 dzień września 1939 roku. Do majątku Czartoryskich w Sieniawie wchodzi pierwszy niemiecki oddział. Jeden z pracowników zdradza Niemcom, gdzie znajduje się skrytka Czartoryskich. Młodzi żołnierze włamują się tam i znajdują w niej nie tylko obrazy, ale mnóstwo drobiazgów. Żołnierze napychają sobie kieszenie wszystkim, co się błyszczy, bo Izabela Czartoryska miała u siebie w majątku coś, co dzisiaj byśmy nazwali gabinetem osobliwości. Izabela Czartoryska pod koniec XVIII wieku zaczyna tworzyć niezwykłą kolekcję. Ona jest dość specyficzna, dlatego że z jednej strony znajdują się w niej portret młodzieńca Rafaela czy dama z gronostajem Leonarda da Vinci, a z drugiej strony dwa kamyki z grobu Romea i Julii, sześć kostek z ręki Laury, fragment krzesła Petrarki, a także włos Napoleona. To są czasy, kiedy ludzie zbierają wszystkie niezwykłości, dziwactwa, nie odróżniając ich trochę od wielkich, znakomitych dzieł sztuki. Każdy z nas ma w domu taką szufladę, do której wkłada wszystko, wszystko, wszystko. I po latach się okazuje, że w ogóle z tego nie korzysta, ale znajduje tam guzik z komunii na przykład, albo sprzączkę mamy, albo coś zupełnie jeszcze innego i bardzo dziwnego z przeszłości. W dawnych czasach ludzie, szczególnie ci bogaci, najpierw to byli władcy, potem arystokraci, potem już mieszczanie, wymyślali sobie coś, co nazywamy gabinetem osobliwości. Po łacinie to panoptikon, czyli pan wszystko, optikos widoczny, albo z niemiecka tu na Dolnym Śląsku Kunstkamera. Te Kunstkamery powstały na bazie dawnych skarbców, dlatego że bogaty człowiek miał specjalny pokój, komnatę i tam upychał wszystko, co było dla niego najważniejsze. Z czasem ludzie podróżowali i tak te rzeczy, które znajdowały się w tych gabinetach osobliwości, można było podzielić na naturalia, czyli cuda natury, egzotika, czyli te rzeczy przywożone z dalekich krajów, i artyfikalia, czyli te stworzone ręką ludzką. Najważniejsze w takiej kolekcji to było mieć coś absolutnie wyjątkowego, więc mógł to być na przykład jednorożec, głowa tego mitycznego zwierzęcia, którego róg służył tak na potencję, na ból głowy, na spełnienie marzeń. No, ale że jednorożców nie ma, a ludzie w dawnych czasach wierzyli w różne cuda, no to znajdowali się różni cwaniacy, którzy jednorożca dla nich preparowali. Jak się robi jednorożca? Trzeba znaleźć odpowiednią czaszkę i tutaj wszystko już zależy od fantazji producenta. Najlepiej, żeby to była czaszka końska. Do tego znajdujemy narwala, który ma taki długi róg. Przylepiamy jedno do drugiego, jednorożec gotowy. Taki jednorożec na przykład znajduje się w Kuksie, w jednej z najstarszych aptek w Europie. Tak naprawdę to jest rzeźba głowy i fragment z narwala. Połączone razem wyglądają jak legendarny właśnie jednorożec. A dlaczego Wam o tym opowiadam? Dlatego, że w 2024 roku przez kilka miesięcy w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu możecie oglądać wyjątkową wystawę. Artyfikalia, naturalia i egzotyka, czyli gabinet osobliwości. Pracownicy Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu przeszukali piwnice, przeszukali zbiory i wynaleźli te wszystkie przedmioty, które mają dziwne pochodzenie, egzotyczne, są dla nich ważne, ale w przeciwieństwie do tych dawnych gabinetów nie ma tam nic takiego, co by było w jakiś sposób wyprodukowane. Na przykład, o co zapytałam, nie ma tam syrenki, a syrena była zawsze ozdobą każdego gabinetu osobliwości.
jak zrobić syrenkę do gabinetu osobliwości. Wiadomo, syrena. Piękna, wysoka, szczupła, na ogół blondynka, z długimi, falującymi włosami, o boskim uśmiechu, wąskiej kibici i biodrach, z tą piękną, błyszczącą łuską. Ale nie tak wyglądają syreny z gabinetów osobliwości na świecie. Ta najstarsza została wyprodukowana właśnie w XVIII wieku. Jak się robi syrenę? O ile jednorożca robimy z konia i narwala, to syrenę, dół to oczywiście robiono z ryby. Natomiast góra, to będzie trochę obrzydliwe, góra jest zrobiona z tułowia małpki. Łączymy małpkę, okropne to jest, słuchajcie, łączymy te łuski rybie i mamy syrenkę. I takich syrenek jest jeszcze kilka na świecie. Jest nawet bodajże w Danii, w jednym z muzeów, syrenka pełzająca. Ludzie wierzyli, że te istoty naprawdę żyją i wyobraźcie sobie te damy zapraszane w tamtych czasach do takiego panoptikum, do takiego gabinetu osobliwości, które z ekscytacją i strachem patrzyły na te syreny i czerpały trochę satysfakcji z tego, że wcale one nie są takie piękne jak w opowiadaniach. Na początku programu opowiadałam Wam, jak niemieccy żołnierze kradną przedmioty, które zgromadziła Izabela Czartoryska. Ona je zbierała w Puławach. We wrześniu znalazły się w majątku Czartoryskich w Sieniawie, miały tam przetrwać wojnę, ale jak wspomniałam, jeden ze służących zdradził, żołnierze weszli, pozabierali te wszystkie rzeczy do kieszeni, to były na ogół pamiątki po polskich królach i one się kompletnie rozeszły. My nie mamy ani jednego przedmiotu z tej szkatuły królewskiej, którą wtedy Izabela stworzyła. Ale jej wnuczka, Izabela Czartoryska z Działyńska, ona mieszkała już w Gołuchowie i również była kolekcjonerką. Starożytne wazy, płótna, arrasy, listek z dalekiego kraju, kamyczek z innego, dziwna rybka albo tajemnicza książeczka. I to wszystko w czasie II wojny światowej potomkowie Izabeli Działyńskiej z Czartoryskich usiłują w jakiś sposób również ukryć te rzeczy, część w Warszawie. No, ale... Kolekcja Izabeli Działyńskiej z Czartoryskich została częściowo rozgrabiona podczas działań wojennych przez Rosjan, jak i Niemców. Trafiły do naszego muzeum w latach 40. minionego wieku. Ale spójrzcie na tę gablotę we Wrocławskim Muzeum Archeologicznym. Czego ta Izabela nie miała w swojej kolekcji i co tu jeszcze znajdziemy? Chcielibyśmy pokazać tutaj na tej wystawie również zabytki związane z wierzeniami ludzi z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, co do których tych wierzeń nie mamy, no nie jesteśmy w stanie do końca zrekonstruować ich, ponieważ no, mamy tylko te przedmioty, możemy domniemywać, do czego służyły. Mamy tutaj zbiór grzechotek, również o kształtach również zwierząt. Grzechotki grzechoczą jak najbardziej, mają w środku gliniane kuleczki. Znajdowane są w grobach ludności kultury łużyckiej. Ich przeznaczenie, oprócz, tak jak nam się wydaje, grzechotania, kojarzy nam się to z dziećmi, prawdopodobnie również pełniły rolę istotną w wierzeniach. Wierzeniach być może związanych z przejściem zmarłego ze świata żywych do świata umarłych. Ale XIX wiek i przełom z XX to jest ten czas, kiedy po świecie buszuje mnóstwo, nazwijmy to, archeologów, amatorów, ludzi zupełnie różnych zawodów, którzy mają marzenia i chcą odkrywać świat. I dzięki nim mamy dzisiaj we Wrocławiu chociażby ten skarb. To był XIX wiek. Tym amatorem, który spełnił swoje marzenie, był Henryk Schliemann, który był zwykłym, ale bogatym kupcem. Miał marzenie jeszcze z dzieciństwa, żeby odkryć Troję. I zrobił to. Odkrył. Podczas jego wykopalisk wydobyto bardzo dużą ilość zabytków, zabytkowych naczyń, również skarbów. Tutaj mamy zabytki właśnie z tej Troi. A w jaki sposób te zabytki trafiły do naszego muzeum? Henryk Schliemann podarował wszystkie te zabytki z Troi narodowi niemieckiemu. I te zabytki trafiły do muzeum w Berlinie.
Muzeum Berlińskie na początku XX wieku postanowiło, że podzieli się tą bogatą kolekcją z innymi muzeami niemieckimi. W ten sposób na początku XX wieku kilkadziesiąt naczyń z tej starożytnej Troi trafiło do ówczesnego Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, którego w kwestii archeologii my jesteśmy następcą. Jest też w tym obecnym, współczesnym gabinecie osobliwości coś, co może Was bardzo zadziwić. Wśród ciekawostek, które oglądamy na naszej wystawie, trzeba wymienić przedmiot, niewielki przedmiot, który pochodzi z kultury prekolumbijskiej Tairona. To jest to kultura z południowej Kolumbii. Jest to przedmiot, jeden z kilku, prawda, które posiadamy z tego rejonu, który no, kojarzy się z dzisiejszymi czasami mocno ze względu na to, że jak uważamy, może być to ozdoba ucha bądź wargi, prawda? Byłaby to ozdoba, którą nazywamy współcześnie plagiem bądź tunelem, bądź zamkniętym tunelem. No i to rzeczywiście jest niezwykłe, że prawie 1000 lat temu w tak odległych terytoriach być może używane były tego samego rodzaju ozdoby. Gabinety osobliwości były czymś bardzo typowym w XVIII wieku. Swoje gabinety mieli na Dolnym Śląsku szafgoczowie z Cieplic, mieli książęta z Oleśnicy, ale mieli również hochbergowie w Zamku Książ. On podobno był największą zbieraniną i był troszeczkę najmniej ceniony. Niemniej jednak, wiecie, to były czasy bez internetu, nie wszyscy podróżowali i dotknięcie tego kamienia z dalekiego świata było czymś niezwykle ważnym, ekscytującym, jak na przykład, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, w takich gabinetach również prezentowano bezoary, czyli kule włosowe przeżuwaczy, które miały przynosić szczęście, miały leczyć w Harrym Potterze. Harry właśnie dotknięciem bezoaru leczy czy ratuje życie swojemu przyjacielowi. Ludzie dawniej mieli przedziwne pomysły, ale tu w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu wszystko jest przygotowane naukowo. Bezoarów nie znajdziecie, ale jest na przykład ta malutka figurka, która pochodzi prosto ze świata zmarłych. Wśród wielu osobliwości na wystawie należy również wspomnieć o maleńkiej figurce, amulecie przedstawiającej egipskiego boga Chnuma, boga w ludzkiej postaci, ale z głową krokodyla. Tutaj na tej ilustracji mamy go po ogromnym powiększeniu, bowiem sam mierzy on zaledwie 5 cm. A co ciekawe, również pochodzi on z wykopalisk jednego z najsłynniejszych archeologów, amatorów XIX-wiecznych, Sir Williama Petriego, angielskiego badacza. Prowadził on swoje badania na terenie oazy Fayum w Egipcie, w miejscowości Hawara. I z tej to właśnie miejscowości, z grobów tam znajdujących się, pochodzi ta maleńka pamiątka, którą możemy zobaczyć na wystawie. Ja na przykład zbieram tak zwane strzałki piorunowe i myślałam, że jestem wyjątkowa. Tymczasem w Muzeum Archeologicznym jest fragment takiej strzałki na sznureczku. Setki lat temu nosiła je jakaś modnisia ze starożytności.